Niewielka chatka. Niewielka chatka, ale powiem wam, że robi wrażenie. Piękny mebelek na wejściu. Z tej strony widzę, że to samo. Wejdziemy teraz do salonu. W salonie również zostało trochę, ale widać, że domek zaczyna się sypać. Zobaczcie. Chyba, że coś tutaj wygryzło właśnie. O kurde, dziecięcy pokój. Najprawdopodobniej jakaś dziewczynka tu mieszkała, sądząc po tych naklejkach. Powiem wam, taki malutki, ale przytulny domek. Duży salon, wejście, kawałek ogrodu. Kolejne pomieszczenie, być może następna sypialnia, ale szafa, o kurde. Jakie wrota. Mosiężne klameczki i szafa. Tutaj też pokój chyba jakiejś księżniczki. Kuchnia. Też całkiem fajna. Jeszcze nie jest zniszczona. Wtedy od razu lepiej się. Mamy zejście do piwnicy. Jestem przekonany, że będzie ona pusta, ale możemy zerknąć. O, tak jak myślałem. Nie ma tutaj nic, co mógłbym wam pokazać w zasadzie. Widzę tutaj jakąś porcelanę. To może być interesujące. Zaraz sprawdzimy, co to za firma. Bawaria, niemieckie. A przypominam, że znajdujemy się w Belgii. Oto już jakiś starszego typu porcelana. Tu jeszcze mamy jakiś wazonik, jakiś dzbanuszek. No więc zostało tylko troszkę porcelany. Poza tym nie ma tutaj nic ciekawego. Możemy iść dalej eksplorować kolejne pomieszczenia w tym domku małym. Ale co my tu mamy? Chyba ostatnie już pomieszczenie. Łazienka. Widać, że szabrownicy jeszcze się tutaj nie dostali, rurki miedziane prowadzące do bojlera. I taka przeciętna wanna, niczym się nie wyróżniająca. A tutaj Pepol Urbex, kto jeszcze mnie nie zna, to właśnie poznał. Prowadzę dla was
kanał na YouTubie już prawie od 6 lat. Jednak najładniejsze mebelki są tutaj przy samym wejściu. Dobra, wyjdziemy jeszcze na zewnątrz. Tu widziałem jakiś garaż. O kurde, tędy chyba nie przejdziemy. Dobra, wracam do auta. A wyobraźcie sobie, że stanąłem na opuszczonej stacji benzynowej. Tutaj widzimy okolice. Garaż. A tutaj mamy stację benzynową. Ja już byłem w środku, także film możecie sobie zobaczyć. Stacja już jest od bardzo dawna nieczynna. Byłem również w środku tutaj. Nie wiem, czy jeszcze będzie otwarte, czy nie. W sumie możemy zerknąć, jak już tu jesteśmy. Ale wiecie co, jak chcecie zobaczyć filmik stąd, to znajdziecie go u mnie na kanale pod tytułem Opuszczona stacja benzynowa. Zobaczcie, jak wygląda dystrybutor od środka. Dobra, ja się stąd zawijam. Myślę, że tutaj mogę zakończyć eksplorację. Była dość krótka, ale myślę, że warto było zajrzeć do tego domku. Ja uciekam już. Na razie, trzymajcie się, do zobaczenia.